Witajcie. Dzisiaj taka akcja. Szczotki mi poszły już jakiś czas temu w tym. Też jakiś czas temu te szczotki kupiłem, ale nie było czasu je wymienić, a będę potrzebował w najbliższych dniach szlifierkę. Zresztą znacie tą szlifierkę już z programów, z kanału, z filmów. No i problem jest w tym z tą szlifierką właśnie, że ciężko kupić do niej gdziekolwiek, w sensie w jakimkolwiek sklepie najbliższym, szczotki. No i tu byłem w takim sklepie właściwie naprawa GDRTV i tam facet mi dobrał te szczotki, ale zobaczcie, jakieś takie króciutkie, nędzne, one mają 1 cm, a o ile pamiętam, to te, które tutaj były oryginalne, zapasowe, jeden komplet, no to było tam 2 cm przynajmniej. No i będę musiał gdzieś po internecie poszperać, kupić taki zapas tych szczotek, bo maszyna jest naprawdę bardzo dobra i z niej jestem zadowolony. Także tylko tyle, żeby te szczotki dobrać. No i trzeba oczywiście te szczotki zamontować, bo same się nie chcą zamontować. Mam nadzieję, że tu będzie wszystko widać. Ja to wcześniej sobie już to rozkręciłem. O, tylko czy ja będę pamiętał, jak to się składa, bo to, wiecie, przyjechałem i szybko, szybko. O, tak wyglądają te szczotki. A tutaj jest ta stara szczotka. Problem jest tylko... A, no tu jeszcze jakiś robek mają. Ciekawe, czy to będzie pasować. O, ludzie kochani. Bo tu jest taki ten jinx. I chyba nic z tego nie będzie. Bo miał mi dać z tym rowkiem, a nie dał z rowkiem. No skubany, nawet nie zwróciłem uwagi na to, no. No nie zapakuję tego. Jakbym to tak jakoś... Tyle tylko. O, ludzie, widzicie? Takie są bajery z tym. I to musi... Patrzcie, nawet zapomniałem, jak to ma być. I to będzie chyba w tą stronę, ale tu muszę i tak, i tak. No, nie zrobię tego. Tu jeszcze tylko sobie te szczotko trzymacze wrzucę, bo one mi potem gdzieś zginą i to byłaby wtedy katastrofa straszna. To ma być tak, widzicie, i w tym momencie tą szczotkę trzeba wcisnąć od spodu, pyk, i tutaj, no niestety, chciałem to zrobić, nie zwróciłem, słuchajcie, uwagi, muszę jeszcze raz pojechać, bo tu miał mi dać z tym rowkiem. O, jak jest w oryginale, widzicie? No nic. Poszukam na internecie, może takie będą, ale to tak czy tak skręcę, bo już raz gubiłem te szczotkotrzymacze i przez to nie mogłem tego złożyć jak trzeba i odpuściłem, potem przez przypadek też znalazłem. O, to było tak i teraz na drugą stronę taka sama akcja. O, widzicie, to nawet jeszcze śrubkę muszę sobie znaleźć do tego. Bo śrubka poszła w kosmos. Na szczęście zwykła, taka jak w zapałkach dziecięcych, do plastiku. Więc nie będzie z tym problemu. Młodemu wykręcę jak... z jakiejś zabawki. Nie, no mam po prostu gdzieś te śrubki, bo pamiętam, że przy którejś
z jakichś tam przy odkręcaniu powiedzmy tych resoraków i tak dalej, one są przykręcone, słuchajcie, do takich tych plastikowych podstaw i tak dalej. Ja te śrubki wszystkie co odkręcałem, to je zatrzymałem i dlatego wiem, że mam takie śrubki, ale mimo wszystko zaraz to jest dobrze. Czy to ma być? O, to ma być tak. No nic, poszperamy po internecie i zobaczymy. Kupię, mówię, zapas od razu tego. A jak nie, no to wejdę na stronę firmy. Zobaczymy, czy w ogóle ta firma jeszcze istnieje. Bo wiecie, jak to dzisiaj jest z tymi firmami. Zakładają sobie firmy. Gdzieś tam firma w jakiejś shopie i tak dalej, nie wiadomo gdzie. Narobią, narobią i nagle firma znika. A szkoda, bo naprawdę szlifiera jest porządna, dosyć mocna. Tutaj coś tam 900 watów widać i ona naprawdę tą siłę ma. Jak na taką małą szlifierkę, to naprawdę jest dobra rzecz. Dzisiaj jeszcze pojadę, słuchajcie, na pole, chociaż pogoda jest, że tak powiem, bardzo, bardzo niesprzyjająca. No i ten, i przy okazji będę musiał pożyczyć od kogoś kompresor mały. Tutaj popytam, pojeżdżę po sąsiadach, kto ma taki mały kompresor, żeby on miał, ja wiem, z 50 litrów. No taki zwykły kompresorek, bo potrzebuję go zabrać tam do maszyny, a ten, co ja mam tutaj z kolei, no to jest taki kawał krowy, nie wiem, 100 czy 150 litrów. No i go targać samemu to jest jakiś bezsens. Ale zobaczymy, myślę, że ktoś będzie miał taki kompresorek, żeby pożyczyć. Także ten króciutki film, bo króciutki, myślałem, że zrobię tutaj właśnie tą szlifierkę i przygotuję ją do pracy. Bo słuchajcie, przy okazji jeszcze jest coś takiego, że ja tutaj mam takie brusy dębowe, dosyć ładne. No i będę chciał zrobić może ławkę, może dwie ławki i przy okazji stół. Tutaj już takie rzeczy czasami zdarzało mi się po prostu zrobić już. Nie będę Wam teraz pokazywał, bo nie jest ku temu najlepsza okazja. Ale no nie jest nic specjalnego, natomiast wiecie, no po co to płacić za to, jak jest materiał, co wiertarka tam parę śrub i będzie zrobione jak trzeba, nie? Także to zrobimy jeszcze kątowniki. Też tam jakieś mam, żeby to w razie czego połapać na kątowniki, to od spodu się połapie, tak żeby nie było widać, a będzie trzymało, że hej. Wiem, że to są inne sposoby, stolarze mają na te rzeczy sposoby, ja natomiast nie znam się na tym, tylko tyle zrobię to po swojemu i dla siebie i też jest dobrze. Stół, który ostatnio wykonałem, ostatnio, znaczy stół, który kiedyś wykonałem, to też podobny z takich właśnie kantówek, krokwi i tak dalej, co mi zostały. No i ma już 15 lat, trzyma się, nic go nie rusza, także jest dobrze. Także zobaczymy, zabierzemy się i za to, ale tymczasem tyle na dzisiaj w tym króciutkim filmiku. No szkoda, że się nie udało, nie zwróciłem uwagi, że tutaj nie ma tych rowków. W każdym razie idę poszukać na internecie i jak znajdę, kupię, to wrócimy do tego tematu. Tymczasem trzymajcie się. Cześć.